20 lipca wspominamy świętą Małgorzatę z Antiochii Pizydyjskiej, dziewicę i męczennicę. Małgorzata miała być według podania córką pogańskiego kapłana. Po przedwczesnej śmierci matki została oddana pod opiekę piastunce, która była chrześcijanką. Ta doprowadziła ją do poznania nauki Pana Jezusa i do chrztu. W tym właśnie czasie wybuchło prześladowanie za panowania cesarza Dioklecjana. Małgorzata była bardzo piękna i bogata. Miał się w niej zakochać namiestnik rzymski, który chciał ją pojąć za żonę. Małgorzata jednak stanowczo odmówiła, twierdząc, że ma już oblubieńca, Jezusa Chrystusa. Namiestnik kazał aresztować ją i usiłował obietnicami i groźbami skłonić ją do odstępstwa. Kiedy te zawiodły, nakazał zastosować wobec niej wyszukane tortury. Szarpano jej ciało hakami i palono ją ogniem. Następnie wrzucono do więzienia, grożąc jej jeszcze większymi mękami. Wtedy też miał się jej pojawić szatan w postaci smoka i ją zaatakować. Odpędziła go jednak znakiem Krzyża Świętego. Kiedy nadal obstawiała przy wyznawaniu wiary, została ścięta. Bohaterska śmierć dziewicy nadała rozgłos jej imieniu. Święta Męczennica dała imię wielu kolejnym świętym. Należała do bardzo znanych i popularnych świętych w średniowieczu. Jej kult rozpowszechnili zapewne krzyżowcy, widząc jak wielkiej czci doznawała w Małej Azji i na całym wschodzie. Należała na zachodzie do grona 14 wspomożycieli, do których pomocy uciekał się lud w szczególnych potrzebach. Podobnie jak ku czci świętej Barbary i Katarzyny, tak i ku czci świętej Małgorzaty wystawiono na zachodzie wiele kościołów. Wspomnienie jej przypada 20 lipca, gdyż tego dnia miała ponieść śmierć męczeńską w latach 303-305. Ku czci świętej Małgorzaty męczennicy wystawiono w Polsce ponad 70 kościołów. Jej ołtarzy i obrazów jest znacznie więcej. Wizerunek tej świętej figuruje w herbie Nowego Sącza, Ożarowa, Przysuchy, Szczękocin, Sawina, Tomaszowa Mazowieckiego, Tucholi i Golubina Dobrzynia. Z dniem świętej Małgorzaty łączy się też szereg przysłów, jak na przykład Święta Małgorzata zapowiada środek lata. Znany jest też kwiat o nazwie Margeryta. Także pierwsze gruszki lud zwykł nazywać Małgorzatkami. Ikonografia zwykła przedstawiać Małgorzatę ze smokiem lub krzyżem w ręku, którym miała odpędzić szatana. Dla podkreślenia jej pochodzenia ze szlacheckiej rodziny przedstawiać się ją zwykło, podobnie jak świętą Barbarę i świętą Katarzynę, z koroną na głowie, chociaż nigdy nie była królową. Módlmy się. Boże, Ty ukazujesz swoją moc w ludzkiej słabości. Od Ciebie święta Małgorzata otrzymała siłę zniesienia męczeństwa. Niech wszystkim, którzy radują się jej chwałą, zawsze wyprasza łaskę przezwyciężania pokus. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.